rzeczy, nie? Zanim się Pana Boga uwielbi, to... Jesteście gotowi, aby Pana Boga uwielbiać? Amen. Ktoś tu dzisiaj słusznie przypomniał, że Boże Słowo mówi, abyśmy się zawsze radowali. Niezależnie od okoliczności, od tego, co przeżywamy. I w naszym takim zrozumieniu to jest trudne bardzo, prawda? Jak tu się cieszyć, jak nam sufit na głowę spada, albo coś tam. Ale Boże Słowo mówi, aby się radować. Amen. Aby się cieszyć. I wiecie, nie można się cieszyć, jeśli to nie wynika z obecności Bożego Ducha w nas, po prostu. Tego Duchu Święty ja proszę, abyś dzisiaj wstąpił w specjalny sposób na to zgromadzenie. Ja proszę, abyś Ty wypełnił na każde serce, każde myśli, Ojcze. Proszę Ciebie o takie specjalne oddziaływanie dzisiaj na nas. Aby Twój Duch wypełnił nas spokojem i radością. Aby Twój Duch wypełnił nas przesłaniem, które jest od Ciebie, Panie. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony. Niech Twoje imię jest rozsławione po całej ziemi, Panie. Bo jesteś godzien chwały, godzien czci, godzien uwielbienia. Pan Panów i Król Królów. Wszechmogący. Potężny. Halleluja. Panie, przynosimy Ci wszystkie zgromadzenia na całej ziemi. Gdziekolwiek są. Szczególnie te, gdzie spotykają się ludzie w tajemnicy. W ukryciu, Panie. Tam, gdzie są prześladowani. Ojcze, proszę Ciebie, niech Twój Duch wypełnia dzisiaj radością po całej ziemi. Twoje dzieci, bądź uwielbiony, bądź wywyższony. Halleluja, chwała Ci, Jezu. Chwała, 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 cześć, hołd i uwielbienie. Dla Ciebie, bo jesteś godzien czci, godzien chwały, jesteś godzien wywyższenia, Panie. Halleluja. Halleluja. Dawno temu, myślę, że jakieś 10 lat może, kiedy stałem przed Bogiem i nie miałem powodu do śmiechu, nie miałem powodu do radości w żadnej dziedzinie, ani zawodowej, ani rodzinnej, ani tej związanej z działaniem Kościoła, działaniem zboru. Powiedziałem, Boże, jak mam się cieszyć? Jak mam być radosny? A wtedy to jeszcze było na Przepilińskiego. Bóg przemówił do mnie. Radość, tą prawdziwą radość ja posyłam do Twojego życia w moim duchu. I zacząłem biegać po tej sali na Przepilińskiego, wokoło krzeseł, przepraszam, na pokoju. I zacząłem biegać i uwielbiać Boga. I podskakiwałem. I powiedziałem, Boże, Ty jesteś. To Twój Duch daje radość. To nie okoliczności. To nie sytuacje. Ale Twój Duch, On daje radość. Dlatego ja Ciebie wywyższam, Panie. Dlatego ja uwielbiam Ciebie. Radość w mym sercu uczynił Twój Duch. Tańczę i pląsam, wielbiąc Cię. Radość w mym sercu uczynił Twój Duch. Ręce me wznoszę, chwaląc Cię. Zaśpiewałem od początku. Radość w mym sercu uczynił Twój Duch. Tańczę i pląsam, wielbiąc Cię. Radość w mym sercu uczynił Twój Duch. Ręce me wznoszę, chwaląc Cię. Zaśpiewajmy jeszcze raz. Radość w mym sercu uczynił Twój Duch. Tańczę i pląsam, wielbiąc Cię. Halleluja! radość w sercu uczynił Twój duch. Ręce me wznoszę, chwaląc Cię. Jesteś Królem i Panem, jesteś Bogiem na wieki, jesteś moim zbawieniem, chwalę Cię. Jesteś Królem i Panem, jesteś Bogiem na wieki, jesteś moim zbawieniem, chwalę Cię. Jesteś Królem i Panem, jesteś Bogiem na wieki, jesteś moim zbawieniem, chwalę Cię. Zaśpiewajmy pokój w mym sercu. Pokój w mym sercu uczynił Twój duch. Tańczę i pląsam, wielbiąc Cię. Pokój w mym sercu uczynił Twój duch. Ręce me wznoszę, chwaląc Cię. Pokój w mym sercu. Pokój w mym sercu uczynił Twój duch. Tańczę i pląsam, wielbiąc Cię. Pokój w mym sercu uczynił Twój duch. Ręce me wznoszę, chwaląc Cię. Bo jesteś Królem i Panem, jesteś Bogiem na wieki, jesteś moim zbawieniem, chwalę Cię. Halleluja. Jesteś Królem i Panem, jesteś Bogiem na wieki, jesteś moim zbawieniem, chwalę Cię. Jesteś Królem i Panem, jesteś Bogiem na wieki, jesteś moim zbawieniem, chwalę Cię. Zaśpiewajmy jeszcze. Jesteś Królem i Panem, jesteś Bogiem na wieki, jesteś moim zbawieniem, chwalę Cię. Jesteś Królem i Panem, jesteś Bogiem na wieki, jesteś moim zbawieniem, chwalę Cię. Jesteś Królem i Panem, jesteś Bogiem na wieki, jesteś moim zbawieniem, chwalę Cię. Halleluja. I tak powstała ta pieśń po prostu. Ona powstała z serca złamanego. Jest jeszcze kolejna historia związana z powstawaniem pieśni. Wiecie, taki był moment w Kościele, taki był okres w Kościele, gdzie zewsząd docierała do nas, ja to tak nazwę naukowo, demonologia stosowana. Wszystko wszędzie zależne od diabła. Kościół się zakręcił kiedyś w takim momencie i wszystko przypisywał diabłu z każdej możliwej strony, zamiast wywyższać Boga. I mówię, Panie, ja czuję, że to na mnie włazi, ale ja nie chcę w to wierzyć. Ja chcę wierzyć, że Ty jesteś Panem Panów i Królem Królów. Ja nie chcę przyjmować tej demonologii złośliwej, stosowanej, gdzie jeden drugiego oskarża o to, o tamto, o wamto. Ja chcę powiedzieć, Panie, że Ty uczyniłeś coś specjalnego na krzyżu. Amen? A Ty uczyniłeś wolność dla mnie. I to jest coś, co zainspirowało, aby powstała właśnie ta pieśń. Jestem wolny, wolny mocą Twojej krwi. Jestem wolny. Halleluja. Dziękuję. Jestem wolny, wolny mocą Twojej krwi. Jestem wolny. Halleluja. Dziękuję. Zaśpiewaj z wiarą. Jestem wolny, wolny mocą Twojej krwi. Jestem wolny. Dziękuję. Chwalę Ciebie, wielbię całą duszą mą, kochasz mnie. Dziękuję. Chwalę Ciebie, wielbię całą duszą mą, kochasz mnie. Dziękuję. Jestem wolny, wolny przez miłość Twą. Jestem wolny. Dziękuję. Zaśpiewaj z wiarą. Jestem wolny, wolny przez miłość Twą. Jestem wolny. Alleluja. Dziękuję. Jestem wolny. Mocą Twojej krwi, mocą Twojej krwi jestem wolny. Dziękuję. Chwalę Ciebie, wielbię całą duszą mą, kochasz mnie. Dziękuję. Jestem wolny, wolny przez miłość Twą, jestem wolny. I wywyższam Ciebie, Panie, wywyższam Ciebie, bo jestem wolny, dzięki Twojej krwi, dzięki Twojej miłości, Panie, dziękuję, 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 śpiewajmy razem, jestem wolny, wolny, mocą Twojej krwi, jestem wolny, halleluja, dziękuję, dzisiaj dzień Twojego wyzwolenia, jestem wolny, wolny, mocą Twej krwi jestem wolny. Halleluja, dziękuję. Jestem wolny przez miłość Twą, przez miłość Twą jestem wolny. Dziękuję. Jestem wolny, wolny przez miłość Twą jestem wolny. Dziękuję, dziękuję. Alleluja. Panie, my dziękujemy za dzieło krzyża, za dzieło zbawienia, za dzieło wyzwolenia. Twoje słowo mówi, że pociągnąłeś jeńców za sobą. Twoje słowo mówi, że Ty dokonałeś zwycięstwa, jesteś zwycięskim Bogiem. I my ogłaszamy wolność, wolność. Alleluja. Jestem wolny, wolny, mocą Twej krwi jestem wolny. Dziękuję. Jestem wolny, wolny, przez miłość Twą jestem wolny. Dziękuję, dziękuję Ci. Oddajmy Bogu chwałę. On jest godzien, by Go wywyższać, On jest godzien, by Go czcić. Halleluja. Panie, ja przynoszę Ci tych, których dzisiaj nie ma. Przynoszę Ci naszych braci, nasze siostry, gdziekolwiek są, Panie. Tych, którzy wracają z wakacji gdzieś tam, tak jak Staś za Lonką, Panie. Proszę sobie, przynoszę Ci ich, Panie. Oddaję Tobie. Nasze siostry, naszych braci, którzy mieszkają po drugiej stronie granicy. Ojcze, dotykaj, błogosław, uzdrawiaj. Panie, niech Twoje imię jest wywyższone i uwielbione. Ojcze, dziękuję Ci, że możemy przynosić w modlitwie wszystkie sprawy. Dziękuję Ci, że możemy przyjść do Ciebie, który jest źródłem wody żywej. Dziękuję Ci, Panie. Chwała Tobie. Cześć i uwielbienie, bo jesteś godzien, by Ciebie czcić i wywyższać. Halleluja. Halleluja. Ze źródła wody żywej chcę pić, gdzie strumienie łaski płyną wciąż. Ze źródła wody żywej chcę pić, gdzie strumienie miłości płyną wciąż. Ze źródła wody żywej chcę pić, gdzie strumienie przebaczenia płyną ze źródła wody żywej. Ze źródła wody żywej chcę pić, gdzie strumienie łaski płyną wciąż. Ze źródła wody żywej chcę pić, gdzie strumienie miłości płyną wciąż. Ze źródła wody żywej chcę pić, gdzie strumienie przebaczenia płyną. Źródłem wody żywej jest mój Bóg, Jezus Chrystus, Pan, co za mnie zmarł. Panie, dziękuję za łaskę Twą. Dziękuję Ci za miłość, że przebaczyłeś winy me. Panie, dziękuję. Panie, dziękuję za łaskę Twą. Dziękuję Ci za miłość, że przebaczyłeś winy me. Panie, dziękuję Ci. Panie, dziękuję za łaskę Twą. Dziękuję Ci za miłość, że przebaczyłeś winy me. Tyś jedyny wszechmocny Bóg i Pan. Oddaję Tobie życie me. Panie, dziękuję. Panie, dziękuję za łaskę Twą. Dziękuję Ci za miłość, że przebaczyłeś winy me. Panie, dziękuję za łaskę Twą. Dziękuję Ci za miłość, że przebaczyłeś winy me. Panie, dziękuję Ci. Panie, dziękuję Ci za to, że jesteś autorka tych pieśni z nami, tych słów, Panie. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję za tą miłość. Dziękuję za przebaczenie, że przebaczyłeś winy me. Panie, dziękuję za łaskę Twą. Dziękuję Ci za miłość, że przebaczyłeś winy me. Zaśpiewajmy jeszcze raz. Panie, dziękuję za łaskę Twą. Dziękuję Ci za miłość, że przebaczyłeś winy me. Tyś jedyny wszechmocny Bóg i Pan. Oddaję Tobie życie me. Tak naprawdę, kiedy oddajesz Bogu życie, kiedy mówisz tą podniosłą informację w duchowy świat, to pamiętaj o tym, że nie powinieneś zostawić nic dla siebie. Oddaję życie. Wszystko, co jest w tym życiu, wszystko, co otrzymuję od naszego Pana, w całym moim życiu oddaję. Nawet kiedy przyjdzie doświadczenie, kiedy przyjdzie problem, musimy umieć oddawać to Bogu. Musimy umieć zdjąć to ze swoich bark i oddać Bogu. Panie, Ty dałeś mi życie. Ja oddałem je Tobie. I teraz przez wiarę oczekuję, że Ty będziesz mnie prowadził, że Ty wyratujesz mnie, że nawet gdybym szedł ciemną doliną, nie muszę się bać zła, bo Ty jesteś ze mną. Nawet kiedy wokół mnie będzie cała rzesza nieprzyjaciół, to Ty zastawisz stół dla mnie i będziesz mi błogosławił. Alleluja, chwała. Alleluja. Alleluja. Panie, ja chcę, byś napełnił mnie swym duchem. Panie, ja chcę, byś napełnił mnie. Panie, ja chcę, byś napełnił mnie swym duchem. Panie, ja chcę, byś napełnił mnie. Rano, w południe, wieczorem i nocą ja potrzebuję, byś napełniał mnie. Rano, w południe, wieczorem i nocą ja potrzebuję, byś napełniał mnie. Panie, ja chcę, byś napełnił mnie swym duchem. Panie, ja chcę, byś napełniał mnie. Rano, w południe, wieczorem i nocą ja potrzebuję, byś napełniał mnie. Napełniaj, 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 napełniaj mnie. Napełniaj, 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 napełniaj mnie. Dzisiaj możesz, tam gdzie jesteś, w tym miejscu gdzie jesteś, możesz całym sercem wołać: Duchu Święty, wypełnij mnie. Duchu Święty, odśwież. Duchu Święty, pomóż w moich codziennych zmaganiach, w mojej codziennej walce. Teraz tam, gdzie jesteś, możesz wołać z serca: Duchu Święty, wypełniaj mnie, wypełniaj radością i pokojem. Duchu Święty, wypełniaj, ja potrzebuję Ciebie każdego dnia, o każdej porze. Napełniaj, 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 napełniaj mnie. Wiecie, kiedy jesteśmy napełnieni Bożym Duchem, to wtedy naprawdę łatwo jest uwielbiać. Bo Boże Słowo mówi, że On przychodzi, aby objawić Ojca, aby wprowadzić w prawdę i aby uwielbić Jezusa. Dlatego, Panie, napełniaj nas, bo chcemy uwielbiać, bo chcemy być pełni mocy, pełni otwarcia, by uwielbiać. Przyjdź mocą, Duchu Święty. Oczyszczaj to, co gdzieś jest skostniałe. Duchu Święty, oczyszczaj. Gdzieś coś jest skostniałe, coś nie funkcjonuje, coś nas zatrzymuje. Otwieraj nasze serca, aby uwielbiony był Jezus, aby uwielbiony był Ojciec w niebie. Halleluja, chwała, 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 cześć, hołd i uwielbienie. Napełniaj, 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 napełniaj mnie. Napełniaj, 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 napełniaj mnie. Rano, w południe, rano, w południe, wieczorem i nocą ja potrzebuję, byś napełniał mnie. Rano, w południe, wieczorem i nocą ja potrzebuję, byś napełniał mnie. Halleluja, Panie, napełniaj, napełniaj. Tak, Panie, i ja proszę Cię, Panie, byś mnie napełniał w tej chwili, Panie, i mnie, i nas wszystkich, i moją żonę, Panie, i naszych synów, nasze córki, chociaż ich nie ma tutaj wśród nas, ale są, może słuchają Ciebie. Panie, dziękuję Ci za nas zgromadzonych tutaj i za tych, którzy są w domach, czy gdzie indziej, w podróżach, w szpitalach może, związani, Panie, gdzieś siłami innymi, cielesnymi, Panie. Dziękuję Ci za każdego z nas, Panie. Dziękuję Ci za wczorajszy dzień, Panie. Ty i tam byłeś z nami wczoraj. Panie, dziękuję Ci za każdego z nas, za całą naszą społeczność, Panie. Za tych, co nas słuchają, Panie, w różnych miejscach, w naszej ojczyźnie i poza granicami, gdzieś za oceanami, gdzieś na wysepkach, Panie. Dziękuję Ci, Panie. Błogosław nas i bądź Ty błogosławiony, bo tylko Ty jesteś godzien wszelkiej czci, wszelkiego błogosławieństwa. Chwała Tobie, Ojcze, na wieki wieków, w imieniu Zbawiciela, którego nam dałeś, Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Nie ma piękniejszego momentu w naszym życiu. Może powiem nawet momentów, niż to, kiedy Duch Boży dotyka nas. Amen. Kiedy przychodzi i coś czyni w nas. Odświeża. Halleluja. Wielki jest nasz Pan. Wielki, wielki, dobry jest nasz Bóg. Dobry jest nasz Bóg. Dobry, dobry, dobry jest nasz Bóg, dobry jest nasz Bóg, dobry, dobry, wspaniały jest nasz Bóg, wspaniały jest nasz Bóg, wspaniały, wspaniały. Wspaniały jest nasz Bóg, wspaniały jest nasz Bóg, wspaniały, wspaniały, wielki jest nasz Bóg, wielki jest nasz Bóg, wielki jest nasz Bóg, wielki, wielki, dobry jest nasz Bóg. Wspaniały, wspaniały Emanuel, 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 z nami Bóg, Emanuel, 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 z nami Bóg. Wielki jest nasz Bóg, wielki jest dobry, wspaniały jest nasz Bóg, wspaniały, wspaniały Emanuel, 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 z nami. Jakiekolwiek potrzeby są w Twoim sercu, On jest z Tobą. I On mówi, ja Ciebie nie opuszczę. Dotknięci swoimi sytuacjami, a odpocznienie jest u mnie. Alleluja. I to jest cudowne. Amen. To jest naprawdę cudowne. I kieruj sam moje życie, do Ciebie należy. Weź się proszę i kieruj sam, moje życie do Ciebie należy. Panie Jezu, ja ufam Tobie, jesteś moim zbawieniem. Ty swoje życie sam nie oddałeś. Dasz mi niebo na wieczność. Ty swoje życie za mnie oddałeś, dając mi niebo na wieczność. Panie Jezu, dziękuję za Twą krew, za nadzieję i życie. Dzisiaj przychodzę, chwaląc się. Ty jesteś godzien czci. Dzisiaj przychodzę, chwaląc się. Ty jesteś godzien czci. Ty swoje życie za mnie oddałeś. Ty swoje życie za mnie oddałeś, dając mi niebo na wieczność. Ty swoje życie za mnie oddałeś, dając mi niebo na wieczność. Dzisiaj przychodzę, dzisiaj przychodzę, chwaląc Cię. Ty jesteś godzien czci. Dzisiaj przychodzę, chwaląc Ciebie. Dzisiaj przychodzę, chwaląc Cię. Ty jesteś godzien czci. Dzisiaj przychodzę, chwaląc Cię. Ty jesteś godzien czci. Halleluja. Dzisiaj przychodzę, chwaląc Cię. Ty jesteś godzien czci. Ty swoje życie za mnie oddałeś. Ty swoje życie za mnie oddałeś, dając mi niebo na wieczność. Ty swoje życie za mnie oddałeś, dając mi niebo na wieczność. Panie Jezu, dziękuję za Twą krew. Panie Jezu, dziękuję za Twą krew, za nadzieję i życie. Dzisiaj przychodzę, chwaląc Cię. Ty jesteś godzien czci. Panie, dzisiaj przychodzimy, by Ciebie wielbić, by oddawać Tobie chwałę, oddawać Tobie hołd. Dzisiaj przychodzimy, aby czerpać z tej wody, jaką jesteś. Dzisiaj przychodzimy, aby odbierać od Ciebie, Panie. Dzisiaj przychodzimy, aby wołać, by Twój Duch wypełnił nas życiem, by Twój Duch wypełnił nas pokojem, by Twój Duch wypełnił nas radością, by Twój Duch wypełnił nas mocą, by Twój Duch wypełnił nas darami, które przychodzą z nieba. Ojcze, teraz modlę się o każdą osobę w tym miejscu i o każdą osobę, która jest z nami online. Modlę się o tych z naszej społeczności, których dzisiaj nie ma, z jakiegokolwiek powodu, Ojcze. W imieniu Jezusa proszę Ciebie, aby Twój Duch wypełnił każdego, aby Twój Duch dotknął każdego serca, każdego umysłu. Ojcze, w imieniu Jezusa, teraz wołam i proszę Ciebie. My potrzebujemy odnowienia. Kościół potrzebuje odnowienia. Kościół potrzebuje takiego ożywienia. Potrzebuje przebudzenia. My oczekujemy przebudzenia w świecie, a sam Kościół usypia. Ojcze, w imieniu Jezusa, proszę Ciebie, aby Kościół został obudzony, aby był wzbudzony do dzieł, do których go powołałeś. Ojcze, w imieniu Jezusa, działaj w naszych narodach, po jednej stronie i po drugiej stronie. Ojcze, działaj w imieniu Jezusa. Niech będzie moc Twoja widoczna w Kościele. Niech będzie Twoja moc widoczna i doświadczalna w naszym życiu. Ojcze, w imieniu Jezusa. O to wołam, o to się modlę, o to wołam, o to zabiegam przed Twoim tronem. Niech łaska Twoja, niech Twój pokój wypełniają nasze serca. Kochani, módlmy się, módlmy się. Módlmy się, otwierajmy nasze serca, módlmy się razem, módlmy się społeczną modlitwą, modlitwą, która wyważy ten sufit, wyważy to, co gdzieś zatrzymuje. Halleluja! Panie, w imieniu Jezusa, teraz wołam o moc Twojego Ducha, teraz wołam o Twoje przebudzenie, teraz wołam o to, byś dotykał, teraz wołam o to, byś dotykał nas Twoją mocą, Panie. Wołam teraz, Ojcze, w imieniu Jezusa, wołam teraz o Twoje przebudzenie, wołam o Twoją moc, wołam o Twoje oddziaływanie na nas, wołam, byś objawiał Słowo, Panie, byś objawiał każdemu z nas Twoją wolę i Twoje posłannictwo, Twoje powołanie dla każdego z nas. Ojcze, pomóż nas do tego, abyśmy z otwartym sercem na powrót czerpali garściami z Twojego Królestwa, czerpali garściami z Twojej mocy. Ojcze, w imieniu Jezusa, teraz o to wołam. Teraz wołam o specjalny czas, specjalny dar dla Kościoła, specjalne przebudzenie. Ojcze, potrzebujemy, aby wzniecić ogień w nas, aby potem rozpalić to, co jest wokół nas. Ojcze, w imieniu Jezusa, ja przychodzę dzisiaj i proszę Ciebie, abyś przez Twojego Ducha napełniał miejsca, gdzie będziemy ewangelizować. Ojcze, Ty widzisz te następne tygodnie, gdzie będziemy w Żywcu, gdzie będziemy w Kielcach. Proszę Ciebie, Ojcze, w imieniu Jezusa, o Twoje dotknięcie. Przygotuj serca, przygotuj grunt, Ojcze. Niech tam duchowa rzeczywistość zostanie oczyszczona i wypełniona Twoją mocą, Twoją obecnością, Ojcze. O to się modlę w imieniu Jezusa. Tobie chwała, Panie, Tobie cześć, Tobie hołd, Tobie wywyższenie, bo tylko Ty jesteś godzien chwały, tylko Ty jesteś godzien wywyższenia. Halleluja! Nie przestawajcie się modlić. Naprawdę otwórzcie swoje serca, otwórzcie swoje usta, i ogłaszajcie Jego moc, Jego chwałę. Wołajcie, jeśli potrzebujesz ożywienia, jeśli dzisiaj czujesz się nieswojo, jeśli dzisiaj czujesz się smutny albo pokonany, jeśli dzisiaj czujesz się osamotniony, jeśli dzisiaj czujesz się w jakikolwiek sposób niekomfortowo, to ja Cię zachęcam, aby teraz wołać. Duchu Święty, proszę, dotknij mojego serca, dotknij mojego umysłu. Duchu Święty, proszę, abyś wejrzał w moje serce, w moje życie. Teraz mnie dotknij, teraz mnie wyzwól. Nie chcę być uciśniony, uciśniona. Nie chcę być jakbyś jakiś taki zmęczony, Panie, czy zmęczona. Ojcze, proszę Ciebie, tchnij ożywcze tchnienie. Proszę, abyś tchnął, Ojcze, życie, abyś tchnął życie. Panie, ja proszę Ciebie w imieniu Jezusa. Halleluja, halleluja, halleluja. A może już straciłeś wiarę w to, że może jeszcze być poruszenie. Może już straciłeś wiarę, że jeszcze coś w Twoim życiu może się wydarzyć. Może straciłeś wiarę, że jeszcze coś w Twoim życiu może Bóg zrobić. Chcę Ci powiedzieć, nie ma takiego okresu, takiego wieku Twojego życia, w którym Bóg nie mógłby czegoś zrobić. Abraham miał 100 lat, kiedy urodził mu się potomek, kiedy Bóg wypełnił swoją obietnicę. Miał 100 lat, kiedy Bóg użył go, aby przyszło zbawienie później na cały świat w narodzie, jaki powstał z tej obietnicy. I przyszedł Jezus Chrystus wiele wieków później i On dzisiaj dotyka Twojego serca i On dzisiaj mówi: jesteś w tym miejscu, ja mam dla Ciebie szczególne dary, ja mam dla Ciebie posilenie, ja mam dla Ciebie uzdrowienie, ja mam dla Ciebie powołanie. Może zapomniałeś o powołaniu, ale Duch Święty dzisiaj mówi: ja Ci przypominam o tym, że mam dla Ciebie powołanie. Halleluja! Halleluja, nie zatrzymuj się na swoich sprawach, ale powiesz te sprawy Bogu i powiedz: Panie, oto jestem, oto odkładam ciężar, oto odkładam moją niemoc, oto odkładam moją słabość, bo Ty powiedziałeś w swoim słowie, że objawiasz się w słabościach. Apostoł Paweł mówił: ja chlubię się słabościami, bo wtedy widać Bożą moc, bo wtedy widać Boże działanie. I On dzisiaj chce Ciebie podnieść, i On dzisiaj chce Ciebie odświeżyć, i On dzisiaj chce dać coś w Twoje życie, czego jeszcze wcześniej może nie odbierałeś, nie odbierałaś. On dzisiaj chce powiedzieć do Twojego serca: kocham Ciebie, kocham Cię, córko, kocham Cię, synu. On dzisiaj chce do Twojego serca mówić i Ty musisz otworzyć to serce. Musisz otworzyć to serce. Tak jak chcesz posłuchać wiadomości, to włączasz radio albo telewizor. Tak musisz otworzyć swoje serce, aby Boży głos mógł tam zabrzmieć. Aby Boży głos mógł tam zabrzmieć. Halleluja! Halleluja, halleluja. Może jest grzech w twoim sercu i wiesz, że trzymacie grzech, że coś cię usiedliło. On mówi, ja dzisiaj mam moc krwi Jezusa, moc krwi mojego Syna, aby ciebie oczyścić, aby ciebie uzdrowić dzisiaj, aby twoją duszę wyzwolić. To dzisiaj się dzieje. Halleluja, to dzisiaj się dzieje. Oczyszczenie do twojego życia, oczyszczenie do twojego serca. Halleluja. O, możesz dzisiaj to zrobić. Możesz dzisiaj powiedzieć, Boże, usiedliło mnie coś. Usiedlił mnie grzech. Może jakaś myśl. Usiedliły mnie moje przyzwyczajenia. I nie mogę się odbić. I nie mogę podskoczyć. Halleluja. Duch Święty mówi, ja chcę Ciebie uwolnić. Ja chcę dzisiaj przynieść wyzwolenie do Twojego życia. Halleluja. Halleluja. Chwała. Halleluja. 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 Amen. Ja Cię poprowadzę. Ja włożę słowa w Twoje usta. Nie bój się ich, idź za mną, idź za moją prawdą. Głoś moją prawdę. Nie odstępuj od mojej prawdy. A ja będę przy Tobie. Moje namaszczenie spocznie na Tobie. Ja Cię prowadzę. Błogosławię Cię. Wypełniam Cię moim duchem. Moim namaszczeniem. Moją mocą. Ja Ci dam słowa małe i prowadź. Halleluja. Dziękuję. Halleluja. Będziemy się modlić jeszcze chwilę, ok? Halleluja. Soderkiria masanda lata okereda toro do wasza tajs. Heloria namasadi keredidia shama lasans. Halleluja, Jezus. Sora namasikeros. Halleluja, Duchu Święty, wypełniaj. Wypełniaj każde serce. Wypełniaj każdy umysł teraz. O, jesteś tutaj i Twoje życie jest puste. Ja czuję, że jest jakaś osoba, której życie jest takie puste. Coś zostało z niego wypłukane. Tak jakby przeszła jakaś wichura, to wywiało. I ty czujesz taką pustkę. Wiem, że Duch Święty mówi teraz do ciebie. Złam to. Złam to przyzwyczajenie do pustki. Ta pustka jest niewygodna, ale ty cały czas ją pielęgnujesz. I Duch Święty mówi, ja chcę dzisiaj rozpocząć z Tobą pracę. Chcę dzisiaj rozpocząć z Tobą pracę. Halleluja. Ora kaszanadi de kore da basati de. Halleluja. Halleluja. Jezus, Jezus, Jezus. Ja dziękuję za Twoją krew. Dziękuję, że Ty oczyszczasz. Dziękuję, że Ty uwalniasz. Dziękuję, że Ty przychodzisz i dajesz nam pokój, dajesz nam radość. Dziękuję Ci, Duchu Święty. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że Ty nas odnajdujesz w najbardziej trudnych momentach. Dziękuję, Duchu Święty, że Ty jesteś. Dziękuję, Duchu Święty, że Ty mówisz. Halleluja. O, halleluja. 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 Twoje uzdrowienie przychodzi do Twojego ciała dzisiaj. Halleluja. O, keszandira basatere delicaram. Halleluja, halleluja, halleluja. O, makas. Bóg. Ja czuję w swoim sercu, że Bóg dzisiaj chce kogoś wzbudzić, kogoś pociągnąć do jakiegoś wyzwania. Może coś było w Twoim sercu, może było w Twoim sercu jakieś rozważanie, coś Cię tak pociąga bardzo w Bożym Królestwie. Może to, nie wiem o co chodzi, może to jest takie pragnienie, by modlić się o chorych, albo jakąś rzecz wykonywać, jakąś służbę. Ja dzisiaj chcę Ci powiedzieć, że Duch Święty mówi, to jest ten moment, żeby zacząć. To jest ten moment, ja Cię powołuję, ja Cię chcę podnieść. Halleluja. Halleluja. Nie zatrzymuj tego, co Ci daję. O, halleluja, halleluja, halleluja. Święty, potężny Boże. Święty, potężny Boże. Halleluja. Całe zgromadzenie jest tutaj, Panie, aby Ciebie chwalić, aby oddawać Tobie hołd, aby oddawać Tobie cześć, aby oddawać Tobie chwałę należną. Bóg Bogów, Pan Panów, Król Królów, Wszechmogący, potężny, ponad wszystkim. Halleluja, Jezus. Ciebie uwielbiam, Panie. Ciebie wywyższam, Panie. Ciebie chwalę, Panie. Twoja jest moc, Twoje jest królestwo. Twoja jest chwała, Panie. Halleluja. 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 Dzisiaj przychodzę, chwaląc Cię. Ty jesteś godzien czci. Dzisiaj przychodzę, chwaląc Cię. Ty jesteś godzien czci. Jeszcze raz ostatni. Dzisiaj przychodzę, chwaląc Cię. Ty jesteś godzien czci. Halleluja. Duch Święty napełnia nasze serca. Duch Święty, ja proszę, abyś przygotował nasze serca, nasze umysły, też nasze charaktery, do tego, byśmy mogli przyjmować Twoje Słowo i używać Go. Bo Ty mówisz, że wiara bez uczynków jest martwa. Miłość bez uczynków jest martwa. I my chcemy przyjmować Twoje Słowo, aby kroczyć w wierze i aby ona była praktyczna. Halleluja. Halleluja. Odbierz chwałę z tego miejsca. Odbierz chwałę z tego miejsca. Halleluja. Chwała Ci. Chwała, chwała, chwała. Cześć, hołd i uwielbienie. Jesteś godzien czci i chwały. Godzien chwały. Halleluja, 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 Jezus, halleluja. Dzisiaj przychodzę, chwaląc Cię. Ty jesteś godzien czci. Dzisiaj przychodzę, chwaląc Cię. Ty jesteś godzien czci. Halleluja. Amen. Kilka ogłoszeń, kilka spraw organizacyjnych. Terenia zaprasza siostry na czwartek, tutaj w to miejsce, tak? Tak, w Zborze na 16, w czwartek. Musicie mi przypomnieć, żebym wam włączył ogrzewanie wcześniej. Także zapraszam siostry, bądźcie, módlcie się razem, uwielbiajcie Boga. Czwartek, godzina 16. 16:30, okej. Nie wiem, czy to nie jest za wcześnie, bo niektóre siostry może pracują dłużej albo coś. Okej. Mam pewne ogłoszenie, które Duch Święty włożył w moje serce teraz, dzisiaj, w czasie uwielbienia. Sprawdzę kalendarz szybciutko, żebym nie był... O. Październik. Okej. Chciałem Was zaprosić wszystkich 1 listopada, 2 listopada i 3 listopada o godzinie 18 na specjalne wieczory. Nie lubię takich nazw górnolotnych, ale takie specjalne wieczory z Duchem Świętym. 1, 2 i 3 listopad. Będziemy mieć tutaj spotkanie każdego dnia. Takie szczególne spotkanie, Wiem, że według świętych trzeba coś czynić w Kościele, coś, do czego nas przygotowywać. Też kończy się rok i to jest taki czas, gdzie pewne rzeczy trzeba zamknąć, pewne otworzyć. I wierzę, że to będzie błogosławiony czas. To będą 3 dni. Jeden z nich się nazywa Wszystkich Świętych. Drugi to jest jakiś tam dzień dusz. A trzeci dzień to odpoczynek po tym całym cyrku. Ale my będziemy w Duchu Świętym. Amen. Amen. Będziemy 1., 2. i 3. Także zdążycie do południa załatwić swoje sprawy kulturowe i te inne. Ale wieczorem spotkamy się, aby być przed Bożym obliczem. Będą 3 dni. One się rozpoczną już 31. I jeszcze się będę modlił o to, czy 31 niedziela będzie również wieczorem o 18. Ale już dzisiaj na pewno te 3 pierwsze dni będą dniami, gdzie będziemy w Bożej obecności, gdzie będziemy poddawali się Bożemu Duchowi. Kolejne ogłoszenie to, i o tym powiem troszeczkę później, więcej, 17, tak, to jest niedziela za 2 tygodnie, za tydzień. Niedziela za tydzień mamy ewangelizację w Żywcu, na rynku w Żywcu. Módlcie się o pogodę i bardzo proszę chętnych do pomocy, dlatego że zostało to zgłoszone w Żywcu jako Ewangelia przy kawie i mamy tę możliwość, by tam również dać ludziom kawę. Ale ja potrzebuję kogoś, kto zajmie się tą stroną i kogoś, kto będzie się zajmował rozmową z potencjalnymi słuchaczami, z tymi, którzy będą chcieli się porozmawiać i modlić. W związku z wymogami, jakie otrzymałem z Urzędu Miasta w Żywcu, te kubki do kawy, one muszą być, tak jak na stacjach benzynowych, zapakowane. Żeby każdy sobie wziął taki zapakowany kubek w torebce. Mnie trzeba taką torebkę kupić papierową. Trzeba kupić jednorazowy cukier, czy jakieś tam takie rzeczy i w ten sposób można dać. Oczywiście nie pozwolimy, by ktoś sobie nalewał sam, bo jeśli by ktoś się oparzył, byłoby niedobrze. Będziemy w tym pomagać. Więc ktoś, kto obsłuży cały ten nasz, tak powiem po naszemu, wercojk do tego. Ktoś, kto będzie rozmawiał z ludźmi i będziemy mieć tą ewangelizację. W zasadzie pojedziemy zaraz po nabożeństwie, więc weźcie kanapki z sobą. Mamy czas w Żywcu na rynku od godziny 14 do 18. Ja muszę wiedzieć, ile osób pojedzie, bo musimy też zaplanować transport, żeby nie jechać tam w jakiś sposób niezorganizowany, tylko żeby właśnie było to zorganizowane. To jest jedna rzecz. Proszę, abyście modlili się o to. Później 16 będę miał przywilej prowadzić ewangelizację, 23 będę miał przywilej prowadzić ewangelizację w Kielcach. I proszę, abyście byli w modlitwie ze mną, z nami. Tam nie jedziemy całym zespołem, jedziemy tylko z moją żoną. I ona będzie prowadzić spotkanie dla kobiet. Ja jestem wdzięczny za to, że tak wiele osób zostało poruszonych głoszeniem mojej żony. Dostaję informacje z całej Polski o pewnym duchowym poruszeniu, które to wywołało. I to jest dla mnie wyjątkowo ciekawe, bo to Boża łaska. Także to jest nasz czas, te 2 tygodnie teraz jeszcze, póki nie spadł śnieg, póki jest możliwość, by na ulicy coś zrobić, będziemy. Módlcie się o Żywiec, jest to bardzo blisko nas. Prawda? I jak długo jedziesz z Żywca tutaj? Jarzynko? Godzinkę niecałą. Widzicie, mamy godzinkę niecałą. Jak pomyślę, że Janeczka jedzie więcej do zboru, jak z górki to jedziesz krócej, pod górkę dłużej. To znaczy, że nie jest tak daleko. Muszę ci powiedzieć, Jarzynko, że Bóg bardzo mocno kładzie Żywiec na moim sercu. Nie wiem, co się wydarzy, ale, Ale jeśli tak będzie, to coś będzie się działo w Żywcu. Jeszcze jakieś ogłoszenia. Ktoś tam mi się... Aha, we wtorek chyba modlitwa będzie, tak? Normalnie Agnieszka będzie, czy... Okej. Okay. Modlitwa we wtorek o godzinie 18:00. Nabożeństwo środowe o zwykłej porze, również o 18:00. I teraz bardzo ważna informacja również. W przyszłą niedzielę, Janeczko, to przyszła niedziela, tak? Wchodzi w rachubę. Przyszła niedziela, to będzie niedziela, której zapraszam wszystkie dzieci. Bo przyjedzie Bogusia i zrobi taką, specjalnie przygotuje się taką szkółkę niedzielną dla malutkich dzieci, dla dzieci w ogóle. I również będzie chciała porozmawiać z tymi, którzy już się zdecydowali, by tymi dziećmi się zajmować. Bo skorzystamy z jej umiejętności, wykształcenia, przygotowania, by nam również pokazała, jak tymi dziećmi się zajmować w takim trudnym wieku, jakie są, bo niełatwo jest opanować małe dziecię, które tęskni za mamą, które no, nie zawsze chce słuchać i na pewno nie będzie się działo 45 minut na lekcji religii, to nie ma o czym mówić. Więc trzeba potrafić tymi dziećmi się zająć i również mieć odwagę, by się nimi zająć. To nie jest łatwe. Ja czekam cały czas z taką niecierpliwością, kiedy tam w tych okienkach pojawią się nazwiska osób, które... Ten kalendarz jest takiego, może przyniosę, pokażę. To jest taki kalendarz. Tu, Pan Jezus tutaj pisze na tym kalendarzu, pisze, podpisane jest Jezus, pójdź za mną, czyli inaczej mówiąc, odpowiedz na moje powołanie, na wezwanie, jakie mam dla Ciebie. I tutaj są jeszcze niedziele tego roku. One mają inny kolor niż inne pola, widzicie? Tak? Sobota jest szara, a niedziela jest niebieska, taka z niebem się kojarzy. Więc tutaj powinny być nazwiska tych, którzy będą dyżurować przy dzieciach. A prosiłem o to 2 tygodnie temu. To jest bardzo ważne. Jeśli nie chcecie stracić dzieci, jeśli nie chcecie ze społeczności stracić rodziców tych dzieci, bo nie mają gdzie tych dzieci dać, bo mówicie, że przeszkadza wam taki ładny, dźwięczny głosik w skupieniu się, ja to rozumiem i to nie jest nic złego, że przyznajemy, że czasem mamy problem z koncentracją, bo dzieci hałasują. Jest już tam uruchomiona linia nagłośnieniowa, więc ci, którzy są tam, mogą słychać słowa jednocześnie, będąc z dziećmi, jeśli nie będą prowadzić zajęć. Niebawem będzie wizja również, bo już brat Przemek dostarczył pewne elementy tej wizyjności. Będą również drzwi, czekamy, bo są zamówione, drzwi w tym przejściu tutaj, żeby odciąć tamtą część, żeby dzieci były bardziej bezpieczne, żeby nie wybiegały, bo czasem nie zdążymy zareagować, a dziecko już wybiega. Więc, kochani, to są organizacyjne sprawy, które są bardzo, bardzo ważne. Ja proszę, abyście pomyśleli jeszcze, przemodlili, bo nie chciałbym, żeby ktoś podjął się takiego działania i rzucił po tygodniu, bo to nie może być. Ja jestem przekonany, że Bóg tą sprawę poprowadzi. Macie pozdrowienia od Bartka i Basi. Wczoraj rozmawiałem z nimi. Macie pozdrowienia, tęsknią. Bartek tęskni, czyli macie pozdrowienia z Gorzowa. Macie również pozdrowienia z Gdańska od mojej rodziny. I zanim przejdę do słowa, ofiarę, aha. No miała być 3 razy zbierana tak. Okej, to zbierzmy ofiarę. Jest taka historia jednego z bardzo znanych pastorów, któremu Bóg powiedział, dostaniesz ode mnie takie miejsce, taki budynek, że jak zobaczysz, to będziesz, twój dech w piersiach zostanie zatrzymany. Po prostu nie będziesz mógł się nadziwić, jak potężne i piękne miejsce dostaniesz. I on mówi, Panie, ale jak to może się stać? Ja nie mam pieniędzy, tak? A Bóg mówi, ty widzisz, że potrzebujesz większego miejsca niż masz? A on mówi, tak, potrzebuję. I ten pastor mówi dalej, no nie wiem, co mam zrobić. I kiedy poszedł na spotkanie z właścicielem obiektu, który zobaczył i właśnie ten obiekt zaparł dech w jego piersiach. Tak był potężny, tak był wspaniale zrobiony. To był najlepszy budynek w tej dzielnicy, najlepszy obiekt w tej okolicy. Usłyszał, że wynajęcie tego budynku kosztuje $1 milion rocznie. Ale słuchajcie. I on mówi, panie, ja nie mam $1 miliona. Ale rozmawiał z tym właścicielem i właściciel mówi, nie mogę ci teraz tego wynająć, zresztą i tak nie masz pieniędzy, ale jak skończą się tutaj przedsięwzięcia, i to chodziło o sztukę teatralną, to wtedy możesz sobie wynająć, podpiszę z tobą tą umowę. Ale mówi, wiesz, będziemy tą sztukę pokazywać co najmniej 10 lat, a na pewno między 5 a 10 lat. Dlatego, że przedstawienia w takich teatrach trwają często tak długo, oprócz pewnie innych eventów, które tam się znajdują. I ten pastor mówi, dobrze, okej, to będziemy czekać, ale czy na pewno, kiedy skończycie wystawiać tą sztukę, będę mógł wynająć ten obiekt? I on słyszał, tak, oczywiście. I ten pastor patrzył na to, co się dzieje. I tą sztukę zaczęto wystawiać. I on chodził i modlił się, mówi, panie, powiedziałeś, że ten budynek będzie dla mnie, bo on zaparł dech w moich piersiach. I wydarzyło się coś niesamowitego. W ciągu tygodnia ta sztuka została zatrzymana, zeszła z afiszy. Oni stracili co najmniej $10 milionów na tym przedsięwzięciu. Jeszcze więcej. Nagle się okazało, że oni mogą ten obiekt kupić. I cena za ten obiekt wynosiła $16 milionów. I wiecie, że te pieniądze się znalazły? A potem była inna rzecz. Tak wiele ludzi przychodziło na nabożeństwa, tak kościół pełny, bo przekształcono ten teatr w kościół, że potrzebowali miejsca dla dzieci, dla matek z dziećmi, dla wdów, takiego ośrodka. I niedaleko był budynek, który kosztował $3 miliony. I on mówi, panie, ja potrzebuję. I wiecie, wtedy pojawiło się w jego sercu zwątpienie. A Bóg mu mówi, $16 milionów dostałeś. Posłałem człowieka tak zamożnego, tak w potężnej pozycji, że dla niego to było nic, aby kupić ten budynek dla ciebie, $16 milionów. I on skłonił głowę i powiedział, panie, ja tą sprawę oddaję tobie. I w jego chórze, w grupie uwielbienia była kobieta, która, on nie wiedział, że ona jest zamożna. I zmarł ojciec tej kobiety. I ta kobieta przyszła i powiedziała, Duch Święty położył mi na serce, aby zainwestować jakąś kwotę pieniędzy, bo potrzebujemy takie centrum kościelne, gdzie będziemy sobie biwakować, jeść i takie tam różne rzeczy. A on mówi, wiesz, my nie potrzebujemy centrum kościelnego, my potrzebujemy miejsce dla kobiet samotnych, wdów i dla dzieci, dla sierot. I ona mówi, tak? A on mówi, tak, jest taki budynek niedaleko. On mówi, pokażę ci go. I poszli razem. Małżeństwo pastorów i ta kobieta oglądali ten budynek. Ten budynek miał ponad 20 apartamentów. Przepiękny budynek, nowoczesny. I ona pyta, ile ten budynek kosztuje? A on mówi, $3 miliony. A ta kobieta mówi, kupuj. I od tamtej pory w tym miejscu jest takie schronisko, schronienie dla sierot, dla matek z dziećmi, dla wdów. Bóg może uczynić wszystko. I my potrzebujemy takiej wiary. My potrzebujemy wiary, która absolutnie przekracza nasze ograniczenia. I to nie tylko w kwestii finansów, ale w każdej jednej dziedzinie naszego życia. I nawet w dziedzinie albo na początku, już w tej dziedzinie, o której dzisiaj będę mówił. Zanim przejdę do słowa, zastanawiałem się, w której kolejności opowiedzieć wam pewną historię, ale myślę, że powiem ją na początku. To jest historia moja, mojego życia i moich wydarzeń w moim życiu, które bardzo ściśle w jednym z aspektów łączą się z tym, co będę dzisiaj głosił. Było w moim życiu tak, że jak wiecie, większość z was wie, że nie miałem tej łaski, by mieć mamę. Moja mama odeszła, kiedy miałem 9 miesięcy, więc ja jej nie pamiętam. Mój ojciec nie nosił mnie na rękach, tak jak Dawid swoje dziecko. I byłem tym bardzo zraniony. To było wiele lat zranienia. Ja bardzo chciałem być z moim tatą. Ja bardzo chciałem mieć mamę. Ja, kiedy miałem 5 lat, ja dowiedziałem się, że kobieta, która trzyma mnie w tej chwili na kolanie, nie jest moją mamą. Ja wyrwałem się. Ja złapałem taki drewniany nóż, taki z drewnianą rączką i chciałem zrobić sobie krzywdę. Ja przez wiele lat żyłem z traumą tego wydarzenia. Ale z tą traumą sobie poradziłem. Potrafiłem żyć. Stałem się twardy i odporny. Miałem bardzo nonszalanckie podejście do śmierci. Nie interesowało mnie, czy ktoś umiera. Nie bolało mnie to, ponieważ moja mama zmarła i to było coś potwornego dla mnie. I nie roniłem łez na pogrzebach. To mnie nauczyło nie smucić się, jak coś tracę. Zatwardziło moje serce. Doszło do tego, że miałem gdzieś, czy tracę pieniądze, czy coś, po prostu. Strata dla mnie, żadna strata nie miała już takiej wagi, jak tamten moment. Ale to było jajko, które dojrzewało i wykluło się coś, co jest nazwane w Biblii nieprzebaczeniem. Ja nie zdawałem sobie wiele lat sprawy z tego, że w moim sercu jest nieprzebaczenie. Że kiedy wspominamy, tak po naszemu mówiąc po cieszyńsku, stare pieczki, to tak naprawdę wynika z nieprzebaczenia. Że pielęgnowanie zranienia jest nieprzebaczeniem. Przypominanie sobie tego, jak nam bardzo było źle, jak mnie skrzywdzono, jak mnie los doświadczył, jak Pan Bóg o mnie zapomniał, jest nieprzebaczeniem. A potem czujemy, że zaczynamy być zatwardziali. I mamy kolejny problem, bo żeby stanąć przed Bogiem, musimy również wybaczyć sobie. Jesteśmy zatrzymywani na wielu płaszczyznach duchowego życia. I kiedy zrozumiałem to wiele lat temu, ja bardzo chciałem pewne rzeczy zmienić w moim życiu. I powiedziałem: Boże, ja potrzebuję Twojego prowadzenia. Ja potrzebuję, abyś otworzył dla mnie możliwości. I opowiadałem wam tą historię, więc nie będę jej całej przypominał, ale to był czas, kiedy pracowałem w Austrii i wracając do domu, Duch Święty mówi: jedź do ojca. I ja rozpakowałem swój samochód i pojechałem kolejne 600-700 kilometrów dalej, aby porozmawiać z moim ojcem i rozmawiałem z nim za pierwszym razem 2 godziny. Ale potem rok następny przyszedł i znowu byłem w Austrii i znowu to był 31 październik dokładnie i wracałem z Austrii. Miałem 507 kilometrów do domu i kiedy byłem gdzieś w połowie Czech, pewnie koło Olomouca, Duch Święty do mnie mówi: jedź do ojca. I ja powiedziałem: dobrze, Duchu Święty, ja jestem posłuszny, ja pojadę do ojca, ponieważ ja chcę, aby on mi wybaczył, ja chcę wybaczyć jemu. Ja pojechałem do ojca i spędziłem z nim 2 dni, 1 listopada i 2 listopada. I rozmawialiśmy. I siedzieliśmy przy stole i mój ojciec powiedział mi wtedy po raz pierwszy w życiu, bo nie pamiętam wcześniej: kocham cię, synu. I mój ojciec powiedział mi pewną rzecz, która zmieniła całe moje myślenie. On mi powiedział po 47 latach, bo wtedy miałem 47 lat: właśnie teraz poradziłem sobie ze śmiercią twojej mamy, Bożenki. Moje serce roztopiło się. I ja pojechałem do domu, a 6 grudnia, miesiąc później, zmarł mój tato. Nagle zasnął i już się nie obudził. Ja pojechałem na ten pogrzeb i kiedy wszyscy już z tego cmentarza poszli, ja stałem nad jego grobem i zaśpiewałem, że tymi 2 słowami, tymi 2 informacjami oddałeś mi całe moje życie. Byłem tym przejęty, ale to nie było do końca załatwione. Ja nie miałem dobrych relacji z jego żoną, z moją macochą. To był bardzo trudna relacja. Ona miała swojego syna, którego bardzo kochała, dla którego zrobiło wszystko, a dla mnie tego miejsca było niewiele. Ja wczoraj uzmysłowiłem mojemu przyrodniemu bratu, że ja właściwie w domu rodzinnym byłem tylko 2 lata, w 7. i 8. klasie, a potem byłem w internacie, a potem wziąłem swoje życie w swoje ręce i poszedłem w świat. Zostawiłem wszystko, wziąłem małą torbę ze skarpetkami, 2 koszulkami i wyszedłem z domu, burząc cały mój świat, jaki był za mną. Ja wiem, że zrobiłem ból. Ja wiem, że mój ojciec cierpiał z tego powodu. Ja wiem, że jego żona cierpiała z tego powodu, bo nagle imidż został zawalony. Pokazałem, że jest coś nie tak, że te relacje nie są dobre. I wiecie, kiedy postanowiłem rok temu, mniej więcej rok temu, nie pamiętam dokładnie ile, nie chciałbym strzelać datami, żebyśmy pojechali z moją żoną do niej. 2 lata temu. Myśmy pojechali z moją żoną do niej. I ona nas przyjęła i była bardzo miła. I była bardzo miła dla mojej żony i była bardzo miła dla mnie. I mówiła mi: synku, i mówiła mi: kocham cię. I mówiła: tak bardzo chcę, żebyście znowu przyjechali. Ale to nie było jeszcze coś, co było załatwione. I kiedy dowiedziałem się, że stało się z jej zdrowiem coś nie tak i musiała zostać przekazana do takiego domu całodobowej opieki. Ja wiedziałem, że przychodzi czas, kiedy ja muszę pojechać. I ja mówię: co ja mam zrobić? To jest daleko. Taka podróż samochodem to jest kilkaset złotych. Ale Duch Święty przemówił do mnie tydzień temu. To było gdzieś chyba wtorek, środa tydzień temu. Duch Święty przemówił do mnie, mówił: jedź. I ja powiedziałem mojej żonie: ja muszę pojechać. I pojechałem. I w ubiegłą sobotę byłem tam na wybrzeżu, 748 km stąd. Byłem tam w sobotę, byłem tam 15 minut w jej pokoju. I zapytałem: mamo, czy ty mnie poznajesz? A ona spojrzała na mnie i powiedziała: poznaję cię. Wypowiedziała cichutko moje imię. A ja jej powiedziałem wtedy: mamo, przepraszam za wszystko, czymkolwiek cię zraniłem. Ja też nie chcę pamiętać i wybaczam wszystko, co otrzymałem od ciebie jako zranienie. Ja powiedziałem: mamo, kochałem cię jako mamę, bo innej mamy nie znałem. I ona wtedy schyliła swoją głowę, wtuliła w poduszkę, a widziałem, że z jej oczu płyną łzy. I powiedziałem: mamo, ja już pójdę, nie będę cię męczył. I powiedziałem: z Bogiem, mamo. I ona spojrzała na mnie z tej poduszki, podniosła zapłakane oczy i powiedziała: z Bogiem, z Panem Bogiem. I ja wyszedłem i pojechałem do domu. I dowiedziałem się w czwartek w tym tygodniu, że ona umarła. Ja mówię: Panie, Ty jesteś niesamowity. Ty pozwoliłeś mi dokończyć coś. Ja poprosiłem wiele lat temu, abym mógł pojednać się z ojcem, ale Ty nie zostawiłeś tego tylko w tej relacji, ale powiedziałeś mi: zrób coś dalej. Ja otworzę dla Ciebie drzwi. I teraz posłuchajcie, co się wydarzyło w międzyczasie. Ja musiałem pojechać wczoraj na pogrzeb, bo wczoraj o godzinie 10 rano mieliśmy pogrzeb. Mój przyrodni brat bardzo szybko załatwił. Mama zmarła w czwartek o godzinie 9 rano, a on załatwił tak szybko pogrzeb, że on był w sobotę o 9. On pomyślał, bo w poniedziałek albo we wtorek nikt nie będzie mógł przyjechać z dalsza. Ja wsiadłem w samochód i pojechałem, ale coś z tym się wydarzyło jeszcze wcześniej. Otóż kiedy ja dowiedziałem się, że moja mama zmarła, że ten czwartek to jest taki dzień, w którym coś się skończyło i że ja muszę pojechać, ja stanąłem przed moim Bogiem. Ja wtedy miałem przyjść tutaj do zboru i spędzić tu czas, ale postanowiłem zostać w domu, odłożyć wszystkie spotkania i wszystkie rzeczy, które miałem do załatwienia. I zostałem w domu i powiedziałem: Panie, ja nie chcę mojej żonie mówić, że znowu muszę jechać. Ja wiem, że ona mnie puści, ale to jest Twoje dzieło. I to ona mi powie: pojedź. I kiedy moja żona przyszła z pracy w czwartek, byłem w kuchni. Ona spojrzała na mnie i powiedziała: musisz jechać. Wiem, że musisz jechać. I dla mnie to było niesamowite uderzenie. Myślałem: Duchu Święty, Ty zrobiłeś coś. Ty zrobiłeś coś szczególnego. Ja mówię: Panie, ja potrzebuję na to finanse. To jest kolejne kilkaset złotych. I kiedy ja przyjechałem do Gdańska, ja dostałem na paliwo od mojej rodziny. Ja byłem tydzień po tygodniu tam. I kiedy ja w piątek wyjeżdżałem wieczorem i wiedziałem, że muszę wrócić, ale wydarzyło się coś jeszcze wcześniej. Ja wiedziałem, że będę bardzo zmęczony. I Duch Święty mnie skonfrontował z czymś. Otóż dostałem maila z Żywca, że odwołują ten czas, że nie możemy mieć ewangelizacji 10, nie możemy mieć ewangelizacji dzisiaj. Ja byłem bardzo rozżalony. Mówię: Boże, co Ty robisz? Ludzie się modlili. Jak ja im powiem, że modlitwa nie została wysłuchana? Nie ma ewangelizacji 10. Ale Duch Święty mi potem pokazał. I ja zaplanowałem wszystko. I wiecie, oni odpisali, że bardzo przepraszają, że tam jakiś maraton, ale że 17, żeby przyjechać na rynek i zrobić to spotkanie z Ewangelią, żeby przyjechać 17, żeby przyjechać na spotkanie tam z burmistrzem czy z kimś tam 15, w piątek, by porozmawiać. Ja wiem: Panie, Ty jesteś niesamowity, ale ja jestem umówiony na ewangelizację w Kielcach 16 i 17 mam być w Kielcach. Panie, co ja mam zrobić? I wieczorem w czwartek dzwoni pastor Jeziernicki i mówi: musisz przyjechać 23 i 24, ponieważ mamy jakieś wydarzenia i Ty musisz przyjechać później. Ja mówię: Panie, Ty jesteś niesamowity. Poukładałeś wszystko. I jeszcze jedna rzecz. Kiedy dowiedziałem się, że moja mama zmarła, dowiedziałem się również, że Amerykanie kończą usługiwanie online. I byłem rozgoryczony. Mówię: Panie, toż tak fajnie było do tych Stanów przelecieć w nocy z soboty na niedzielę. Mówię: Panie, czy to jest naprawdę coś, co Ty robisz? I byłem rozgoryczony w swoim sercu. Ale Duch Święty mi to pokazał. I mówi: dlaczego pozwalasz, aby to zgniłe jajo rosło w Twoim sercu? Przecież z tego pojawi się nieprzebaczenie. Ty będziesz rozgoryczony. Poczujesz się odepchnięty. Irracjonalne, bo każdy zbór ma swój tryb i obostrzenia zniknęły, więc nie ma potrzeby, aby ludzie spotykali się online. Ja mówię: Panie, ja przyjmuję wszystko to, co jest od Ciebie. Jeśli tak ma być, to ja napiszę zaraz maila do Stanów i podziękuję za ten czas. Ja napisałem maila i podziękowałem za ten czas. Za ten cudowny czas, jaki mogłem mieć z nimi. Następnego dnia dostaję maila ze Stanów. Rada Kościoła postanowiła utrzymać spotkania Zoom i oczekujemy Ciebie w nocy z 9 na 10. Ja mówię, Panie, jestem na pogrzebie dzisiaj, bo to otrzymałem w sobotę tego maila. Ale Duch Święty mówi, przecież Ty zdążysz. Ja przyjechałem do Cieszyna. Ja przywitałem się z moją żoną. Ja poszedłem do biura, aby spotkać się z naszymi braćmi i siostrami w Stanach. Bo Bóg wszystko poukładał. Wiecie, wiem, że wszystkie przełomy w naszym życiu mają początek wtedy, kiedy pozwolimy, by Duch Święty dotknął bolesnych rzeczy w naszym sercu. Kiedy pozwolimy, aby Duch Święty pokazał sprawy, które musimy rozwiązać. I dzisiaj będę mówił o pewnej bardzo ważnej sprawie. I może być dzisiaj poczujesz się nieswojo. Może dzisiaj ktoś poczuje się zgorszony. Może dzisiaj poczujesz gniew. A może twoje serce zostanie dzisiaj zmiękczone. To zależy od tego, jak podejdziesz do słowa, które Bóg zostawił nam w Biblii. I tytuł tego dzisiejszego rozważania to przebaczenie, wąska brama do błogosławieństw. Jest pewna historia i na pierwszy rzut oka, kiedy na nią patrzymy w Biblii, ona jest zapisana w pierwszej księdze Samuela. I chcę wam powiedzieć, że to nie jest historia udręczonej żony, głupokowatego męża i królewicza na białym koniu, który ratuje tą uciemierzoną kobietę. Ale to jest perfekcyjne nauczanie, czym jest przebaczenie. To nie jest historia udręczonej kobiety i głupiego męża. Jeszcze raz powiem, to nie jest historia królewicza na białym koniu, który ratuje tą kobietę. Ale to jest nauczanie perfekcyjne o tym, czym jest przebaczenie. Mowa o Abigail, mowa o Nabalu i Dawidzie. I przeczytajmy ten fragment. Niechaj mój Pan nie zwraca uwagi na tego męża niegodziwego, na Nabala, gdyż jakie jest jego imię, taki on sam. Nabal się nazywa i jest głupcem. A ja, Twoja służebnica, nie widziałam sług mojego Pana, których wysłałeś. Nie wiem, czy wszyscy znacie tę historię. Znacie? Czy opowiedzieć? Dla tych, którzy nie znają tej historii, to Dawid poprosił o jedzenie. Został bardzo źle potraktowany. Został potraktowany w sposób bardzo taki obelżywy. I on postanowił się zemścić. I on postanowił wybić wszystkich mężczyzn, którzy byli w obrębie rodu Nabala i jego gospodarstwa. Nabal był człowiekiem bardzo majętnym. W tamtym czasie mieć stada około 3000 owiec to było naprawdę potężne. Bardzo mnie zastanawia, dlaczego on miał takie dziwne imię, bo imię Nabal w hebrajskim języku znaczy nieokrzesany głupi. A jednocześnie był biznesmenem, prawda? I kiedy Dawid wyruszył, aby odebrać swoje ja, odebrać swój honor utracony, ktoś mu zabrał jego godność. Powiedział, kto to jest Dawid i kto to jest syn Isajego. Puh. Dawid wyruszył z 400 żołnierzami, aby zrobić krwawą jatkę. Nie było w jego sercu przebaczenia. On powiedział, wezmę odpłatę. Ja załatwię to po swojemu. Ja jestem chłop taki. Ja jestem kimś, komu są posłuszni wielcy wojowie. I wtedy wydarzyło się coś wyjątkowego. Kiedy o tym usłyszała żona Nabala, ona poszła do Dawida. I ona mówi, niech Dawid nie zwraca uwagi na tego głupca. I to jest pierwsza nauka. Są rzeczy, które przychodzą. Są nawet ludzie, którzy przychodzą i ciebie ranią. I Bóg mówi w tym słowie, nie zwracaj na to uwagi, nie bierz sobie tego do serca. Nie przyjmuj tego zranienia. Nie unoś się honorem. Nie zwracaj uwagi, bo to jest głupie. I zobaczcie, co robi Abigail. My czytamy Abigail, kiedy weźmiemy sobie źródła i opisy obok biblijnej Abigail. My znajdziemy opis tej kobiety jako pięknej, mądrej, bardzo zaradnej, bardzo takiej, z takim niesamowitym sercem, dbającej o ludzi. I ona mówi, ja nie widziałam Twoich sług. Gdybym widziała, to bym ich nakarmiła. Ona zaczyna brać winę na siebie. Ona zachowuje się tak jak Chrystus. Bierze winę na siebie. I Chrystus wziął Twoją winę na siebie. I Chrystus wziął również winę tego, który Ciebie skrzywdził, na siebie. Oto teraz, mój Panie, jako żyje Twoja dusza, którą powstrzymał Pan od przelewu krwi, od ratowania siebie swoją własną ręką. Niechaj do Nabala będą podobni Twoi wrogowie i ci, którzy obmyślają zło przeciwko mojemu Panu. Zobaczcie, ona mówi, coś już zaczyna mówić. Pan uratował Ciebie przed załatwieniem sprawy swoim własnym ja, swoją własną ręką. Jak bardzo lubimy załatwić coś sami. Jak bardzo lubimy się postawić. O, Ty nie będziesz mi dotykał. Ty nie będziesz mi tu mówił czegoś. Ja się na to nie zgadzam. Ja mam swoje ja mam swoją godność. Jakie to jest ludzkie, prawda? Takie naturalne dla nas. Ale Abigail przychodzi i mówi, przyjmij coś, co ja przynoszę. I mówi, niechaj ten dar, który przyniosła Twoja służebnica, mojemu Panu, oddany będzie sługom, którzy towarzyszą mojemu Panu. Ona przyniosła coś, by nakarmić tych, których obronie i stanął również Dawid. Ona przyniosła dar. Czytajmy dalej. Przebacz winę Twojej służebnicy, a Pan wzniesie mojemu Panu trwały dom. Wojny Pana bowiem poprowadzi mój Pan, a zła nie będzie w Tobie po wszystkie dni. Zobaczcie, co jest napisane w tej wypowiedzi. Jeśli zatrzymasz się, jeśli przestaniesz walczyć o swoje, ja wiem, jak to brzmi w XXI wieku. Ja wiem, jak nasze charaktery i osobowości są ukształtowane. Już dzieci oglądają bajki, gdzie wszyscy się zabijają, rozpychają. I tak jesteśmy kształtowani. Jakie to trudne. Ale ja mam pytanie. Czy Chrystus buntował się przed tym, aby przyjąć Twoją winę? Czy wybaczył? Czy zabrał ten ciężar ze sobą na krzyż? I tu jest błogosławieństwo. Dlaczego nazwałem to wąska brama? Przebaczenie, wąska brama. Bo Biblia mówi, że wąska brama to jest taka, przez którą trudno przejść. I mówi to w stosunku do bogaczy. Tak czytamy tam, że bogatemu człowiekowi ciężko przejść. Gorzej niż wielbłądowi przez ucho igielne do Królestwa Bożego. Ale czasami naszym jedynym bogactwem jest nieprzebaczenie. Zazdrość jest nieprzebaczeniem, bo ktoś inny ma lepiej. Boże Słowo mówi, że kiedy przyjmiemy dar, jaki płynie z nieba, to nasz dom będzie trwały. To wojny, które będą w naszym życiu i walki, to będą wojny Pana. I otrzymamy autorytet. w tych wojnach. Rozumiecie, co jest napisane? Wojny Pana, bowiem poprowadzi mój Pan. Nie wojny Dawida, ale wojny, które Bóg prowadzi i powołuje ciebie i daje autorytet. I dalej. A zła nie będzie w tobie po wszystkie dni twoje. Wiecie, zastanawiałem się nad tym, jak to jest powiedziane, zła nie będzie w tobie. I wtedy Duch Święty mi coś pokazał. To był dla mnie niesamowity czas. Ja jechałem samochodem, a Duch Święty do mnie mówił. Ja jechałem samochodem i nie wiem, kiedy minęły te godziny, te kilometry i byłem zdziwiony, ja jestem już w domu. Ale Duch Święty cały czas mi coś pokazywał. I On mi pokazywał pewne rzeczy, które kiełkują w nas. I jest, Biblia mówi o takim gorzkim korzeniu, który wzrasta i on potem dotyka różnych ludzi dookoła nas. On wzrasta w naszym sercu i zaczyna kalać, zaczyna niszczyć tych, którzy są dookoła. I my nie zdajemy sobie z tego sprawy. Bardzo wielu ludzi zostało przeze mnie skrzywdzonych, jak ja nie zdawałem sobie z tego sprawy, ani nie miałem intencji. Ale coś, co było we mnie, co było złem, dotykało innych. Wiecie, ja myślałem, że tylko ja mam z tym problem. Ale kiedyś usłyszałem takie niesamowite wyznanie jednego z pastorów, którego szanuję chyba najbardziej na całej kuli ziemskiej. To było wyznanie pastora Wilkersona, który powiedział, Duch Święty powiedział, dalej nie pójdziesz. Nie będziesz widział rozwoju, jeśli nie przebaczysz i nie poprosisz o przebaczenie. I Duch Święty mówi, teraz usiądź, i teraz weź kartkę, a ja będę ci dyktował. I on wypisał 16 nazwisk ludzi, których skrzywdził. I była tam jedna osoba, której nie mógł znaleźć, bo on do wszystkich zadzwonił. To była jedna osoba, która była bardzo bliskim współpracownikiem, którą zwolnił. Zwolnił ją tylko dlatego, że powiedzieli mu, że ten ktoś jest w cudzołóstwie. I on przyjął to oskarżenie i wyrzucił tego człowieka. I to było 20 lat chyba, czy 15 lat wcześniej. I on go szukał, nie mógł znaleźć. I kiedy w końcu sekretarka znalazła, on pojechał do tego zboru, gdzie ten człowiek był i on stanął przed nim i powiedział, proszę Cię o wybaczenie. Proszę Cię o wybaczenie. Ja nawet nie chcę wiedzieć, czy to była prawda. A ten człowiek stał przy Davidzie Wilkersonie ze swoją żoną i powiedział, pastorze, Ty oddałeś mi te 15 lat życia. Ja żyłem w zgorzknieniu, w zranieniu i nieprzebaczenie wyrosło jak gorzki korzeń w moim sercu. I teraz jestem wolny. I kiedy tak przytulili się do siebie, ten człowiek powiedział Davidowi, nie byłem winien. Oskarżono mnie nieprawdziwie. I to oskarżenie zniszczyło moją służbę, moje życie. I Duch Święty dzisiaj mówi do Kościoła, zaczynacie być martwi, bo nie ma przebaczenia. Zaczynacie szukać poruszenia mojego ducha, ale szukacie go w zły sposób. Macie substytuty mojej obecności. Ale ja jestem duchem przebaczenia. Ja jestem duchem pokoju. Ja jestem duchem, który wyzwala. I kiedy Abigail przyszła do Dawida, ona mu powiedziała prorocze słowa. Twój dom będzie trwały. Ty będziesz miał autorytet w Bożych wojnach. I zło nie będzie w tobie rosło. On został błogosławiony. Do jego serca przyszło błogosławieństwo. Do jego domu przyszło błogosławieństwo. Do jego życia przyszło błogosławieństwo. I czytajmy dalej. A jeśli powstanie ktoś, aby Cię prześladować i nastawać na Twoje życie, to niechaj życie mojego Pana będzie przechowane w wiązce żyjących u Pana. Halleluja. Wiesz, coś Ci powiem. Tu nie ma mowy o ludziach. To ma duchowe, głębokie znaczenie. Bo diabeł używa ludzi. Dlatego Biblia mówi, nie walczymy z krwią i ciałem. Jeśli teraz coś by się stało, Jacek by przyszedł mnie kopać, to ja mogę mu trzepnąć, on się przewróci. Ale taka prawda jest taka, że powinienem zobaczyć w moje serce, dlaczego to się stało. Kto za tym stoi? Czy to stoi Jacek za tym? Nie. To stoi moc ciemności, która go prowadzi w tą rzecz. Ja muszę się przeciwstawić temu. I ona mnie nie dotknie, nie zrobi mi krzywdy, bo kiedy moje serce jest takie, to ja jestem w wiązce żyjących u Pana. W wiązce tych, którzy żyją, a nie tych, którzy są żywymi trupami. Masz imię, jakbyś żył, a jednak jesteś martwy, Kościele. Masz imię, że żyjesz, ale jednak jesteś martwy. My nie zdajemy sobie z tego sprawy, że umartwiamy swoje własne zbawienie. Teraz kamienie lecą na mnie? Nie, dzięki Bogu. Ale tak jest. Czytajmy dalej. W wiązce żyjących u Pana Boga Twego. Życie zaś Twoich wrogów niechaj wyrzuci jak z samego środka procy. Chcę Wam coś przypomnieć. Chcę Wam coś przypomnieć. Zbliżcie się do mnie, a przeciwstawcie się diabłu i wyleci od was jak z procy. Drugi świadek tego samego słowa. Amen? Amen. Więc jeśli przychodzi demoniczna presja na ciebie, to Biblia mówi, ty w swoim sercu miej wybaczenie. W swoim sercu przyjmij wybaczenie, które płynie z nieba. I ty bądź tym, który żyje wybaczeniem. Ty nie pielęgnuj swoich ran, bo one staną się zgniłym jajem. One staną się czymś, co zacznie rosnąć w twoim życiu. Wiecie? Kiedy przychodzi mucha na kawałek mięsa, i ona złoży jajo, to za jakiś czas to jajo sobie tam leży i ono nic nie robi. Ale za jakiś czas z tego jaja wyłazi taki biały stwór. Jakbyście wzięli to przez mikroskop, zobaczyli to potwór, jakich mało. I on zaczyna gryźć. Ale w duchowym świecie jest inaczej. Kiedy jest w twoim sercu takie zranienie, które jest twoje własne. Bardzo lubimy swoje zranienia, bo one podnoszą naszą wartość. One zwracają na nas uwagę. Kiedy powiesz w towarzystwie o swoich zranieniach, to skupiasz uwagę wszystkich. I chcę ci powiedzieć, to jest jajo węża. To jest jajo, które za chwilę ono pęknie i z niego wypełznie wąż i on zacznie cię kusić. I on zacznie używać twoich słabości. I on zacznie podgryzać twoją wiarę. I on zacznie się karmić twoim ego. To jest diabeł. Tak ciężkie to jest. Ale Biblia mówi, że kiedy zmienimy nasze serce, naszą postawę, to ten wróg jak z procy. Wiecie, co się stało, kiedy kamień został wypuszczony z procy Dawida? Padł Goliat. Biblia ma piękne paralele w swoim słowie, w tym swoim przekazie. A gdy Pan wykona na moim Panu wszystko to dobre, które wypowiedział o Tobie i ustanowi Cię księciem nad Izraelem, to nie będzie to dla mojego Pana potknięciem i wyrzutem sumienia, jakby było, gdybyś wylał krew niewinną i sam siebie ratował swoją własną ręką. Gdy zaś wyświadczy Pan dobro mojemu Panu, wspomnij na swoją służebnicę. Chciałbym wam na coś zwrócić bardzo baczną uwagę. Bardzo często i w naszej kulturze, i w naszym wychowaniu dzisiaj, w naszym charakterze czai się pewna zdrada. Jeśli nie oddam, jeśli nie pomszczę. Ja mówię mocne słowa, ale czasami takie brzydkie odezwanie się do kogoś, myśli. To o to chodzi. Kiedy tego nie zrobimy, to czujemy się, że nie zrobiliśmy czegoś dobrze, nie? Jak nie przywalę łokciami, to to jest takim wyrzutem sumienia, nie? Takim czymś, takim... No, wiecie jak to jest. Dzisiaj nas nazywają słabeuszami. Nie nadajemy się do dzisiejszego świata. Ale wiecie, co Biblia mówi, że nasze królestwo nie jest z tego świata. Więc nie możemy być tacy jak ten świat. Nie możemy czerpać satysfakcji z tego, że komuś dałem w twarz, bo Biblia mówi, jeśli ktoś cię uderzy w twarz, nastaw mu drugi policzek. O, to już trudno jest przyjąć. Ja nawet znam nauczania, które to negują. Taki prosty, piękny sposób psychologiczny. Ale Biblia mówi zupełnie coś innego. Biblia mówi zupełnie coś innego. Że kiedy dojdziesz do pewnego duchowego autorytetu, to, że zrobiłeś coś po Bożemu, to ustrzeże cię przed pewnymi konsekwencjami, jak wyrzuty sumienia, jak pułapka. Ja doświadczyłem to w swoim własnym życiu. Że zostawiłem pewne rzeczy, które stały się wyrzutem sumienia. Kiedy wiedziałem, że Bóg chce mnie do czegoś użyć, ja nagle stanąłem w miejscu, w którym mówię, Panie, ale ja mam to na swoim sumieniu. Panie, ale jak ja mam teraz się z tego wyplątać? A Duch Święty mówi, a ja mówiłem Ci. Ja ostrzegałem Cię, ja posyłałem swoje słowo. To nie będzie dla Ciebie potknięciem. To nie będzie dyshonorem dla Ciebie. Jeśli zachowasz się tak, jak Boże Słowo mówi. To dzisiejszy świat Ci mówi, że to jest dyshonor. To dzisiejszy świat Ci mówi, że to jest błąd. To dzisiejszy świat Ci mówi, odpłać, bo tak trzeba, bo inaczej przegrasz. Ale Boże Słowo mówi, nie, przegrasz, jeśli zachowasz się tak jak świat. Niesamowite. Gdy zaś Pan wyświadczy dobro mojemu Panu, wspomnij na służebnicę. Czy Abigail domagała się jakiegoś zainteresowania swoją osobą? Dawida nie. Czy Abigail chciała, by on ją adorował? Nie. Abigail mówi, wspomnij na to, co się wydarzyło. Wspomnij, że to dlatego, że zatrzymałam Ciebie. Bóg mnie posłał, aby dać Ci słowo i zatrzymałam Cię przed tym, byś zrobił krzywdę. Opowiem Wam historię, o której nie wiecie. I może ona nie wie, że ją powiem. I może dostanę w głowę później. Trudno, nie oddam. Ale wiele, wiele lat temu, kiedy nie było jeszcze tego zboru, kiedy byłem bardzo zgorszony i rozgoryczony jakąś społecznością, kiedy czułem się pobity i nie czułem Bożego Ducha w tym, co się dzieje, ja byłem bardzo mocno rozgoryczony i powiedziałem, ja potrzepię tym liderem, ja go załatwię, ja mam tylu znajomych, ja go tak załatwię, że on nie otworzy ust w żadnym kościele. A moja żona mi mówi, nie dotykaj pomazańca pańskiego. I ja mówię, dobrze? Ale ja go złapię. A ona mówi, nie dotykaj pomazańca pańskiego. Ja stanąłem wtedy przed Bogiem i powiedziałem, Boże, nie mogę tego zjeść. Jestem bardzo zraniony. Widzę rzeczy może niewłaściwie, ale nie mogę się z tym pogodzić. Ani z tym, co jest głoszone, ani z tym, co jest robione, ani w ogóle z niczym. Nie mogę się z tym pogodzić. Ale przyjmuję, że Ty powiedziałeś do mnie przez usta tej kobiety, że mam niczego nie robić. Wiecie, co się stało? Zostałem pastorem. Rok później założyłem ten kościół, już on był. Rok później. Nie bagatelizujcie tego, co Duch Święty mówi. Nawet jeśli przyjdzie jakaś słaba kobieta, która coś tam gada. Posłuchaj, bo może Bóg posyła Abigail. Może ona mówi, to jest wąska brama do błogosławieństw, jakie Bóg chce włożyć w twoje życie. Jeśli ty zrobisz coś, co chcesz zrobić, to będzie to wstydem. Będzie to czymś, co cię zatrzyma. Będzie to czymś, co pozbawi cię autorytetu. I ty będziesz walczył swoją walkę, swoją wojnę, a nie będziesz używany w wojnach Pana. Bóg chce używać ciebie w swoich wojnach. On mówi, zostaw twoje własne wojny. Ja chcę dać ci autorytet i zwycięstwo w wojnach, które są moje. Co lepiej? Jak myślicie, co lepiej? Być po Bożej stronie, czy po swojej? Idźmy dalej, bo czas leci. I rzekł Dawid do Abigail, błogosławiony Pan Bóg Izraela, który Cię wysłał dzisiaj na spotkanie ze mną. I błogosławiona Twoja roztropność i błogosławionaś Ty, że powstrzymałaś mnie dzisiaj od przelewu krwi i ratowania siebie swoją własną ręką. On by siebie nie uratował. Tak naprawdę w konsekwencji załatwiłby sam siebie. Popełniłby duchowe harakiri. Po prostu. Lecz jako żyje Pan Bóg Izraela, który powstrzymał mnie od wyrządzenia Ci krzywdy. Gdybyś nie była, wyszła mi śpiesznie na spotkanie. Do jutra rana nie byłby ocalał u Nabala żaden mężczyzna. Zobaczcie, jaką rządzą był prowadzony Dawid. Zobaczcie, jaką on powziął w swoim sercu decyzję. Odpłacę, nie dam się z mojego honoru naśmiewać. Odzyskam moją królewską godność książęcą. Ja nie pozwolę moich rycerzy wyśmiewać, moich współpracowników. To są przecież tacy, gdzie jeden machnie mieczem, 300 leży. Nie pozwolę! Wybiję do nogi! To jest moja wojna! I on mówi, gdybym nie to, że Duch Święty Cię posłał, ja bym załatwił swoje życie. Niesamowita historia. Jeszcze raz powtarzam, to nie jest historia uciemiężonej żony i głupiego chłopa, męża i królewicza na białym koniu, który ją ratuje. Ale to jest fantastyczne nauczanie o tym, czym jest przebaczenie. To jest nauczanie o przebaczeniu, które staje się błogosławieństwem. Idźmy dalej, bo chcę, żebyście na rozsąd zdążyli. Dlaczego Jezus uczył takiej modlitwy? Jakiej uczył? Jakiej uczył modlitwy? No, kto tam wie? Ojcze nasz. Amen. Wiecie, wczoraj byłem na tym pogrzebie, to było w kościele katolickim i Ojcze nasz mówili chyba 300 razy. Bo to tak długo trwało. Od 10 się zaczęło do 11, zanim ksiądz przyszedł, to trwało tak długo. I to Ojcze nasz, i te inne takie tam różne takie sprawy tam mówili też. Czułem się niewyraźnie. Ale okej. Ewangelia Mateusza 6, rozdział 12-15. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy nawzajem naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Dlaczego Jezus komentuje tylko ten jeden werset? Bo dalej czytamy. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści Ojciec wasz niebieski, tak? A jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Dlaczego Jezus komentuje tylko ten jeden werset i ten jeden fragment tej modlitwy? Dlaczego nie komentuje o Królestwie Bożym? Dlaczego nie komentuje o Bożej woli? Dlaczego nie komentuje o chlebie? O tym, że będzie miał oprócz chleba jeszcze super innych wiele rzeczy? Ale komentuje o przebaczeniu. Nawet nie komentuje o pokuszeniu. Dlaczego komentuje przebaczenie? Dlaczego komentuje przebaczenie? Tylko ten jeden werset Jezus komentuje. Wiesz dlaczego? Bo od przebaczenia zależy Twoje życie. Od przebaczenia zależy nasze życie. Gdyby Chrystus nam nie przebaczył, żeby Ojciec w Chrystusie nam nie przebaczył, po co tu siedzisz? Idź się pobaw. Jezus komentuje tylko to jedno wydarzenie w tej modlitwie, w którym jest przebaczenie. I On mówi, jeśli odpuścicie, Ojciec wam odpuści. Ale jeśli nie odpuścicie, sami na siebie ściągacie sąd. Sami ściągacie sąd. Wiecie, o przebaczeniu mógłbym robić jeszcze 2 godziny nauczania. Czym jest nieprzebaczenie? Bo nieprzebaczenie to nie jest tylko złość na kogoś. Ale to te rany, które trzymasz jako twoje, to jest nieprzebaczenie. To jest gorsze niż to, że się wściekniesz. Kiedy jest coś, co jest zranieniem w twoim życiu, to w twoim sercu jest również coś, co jest drugim kanałem tego. To jest nieprzebaczenie. Musisz sobie z tym poradzić, żeby normalnie rozmawiać z kimś. Musisz sobie z tym poradzić, żeby nagle stanąć w takiej pokoju. Nieprzebaczenie i twoje własne zranienie pozbawia cię Bożego pokoju. A Bóg mówi, pokój mój daję wam, nie tak jak daje świat. Ale wiecie, kiedy pokój, świat odczuwa pokój, wtedy, kiedy powalczy sam o siebie. Ale Bóg mówi, ja pokój mój daję, to jest inny pokój niż daje świat. List do Kolosan, 3 rozdział, do ostatni fragment, 12-14. Przeto przeobleczcie się jako wybrani Boży i święci umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich, przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciwko komu. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. W greckim języku słowo, co tłumaczone u nas jako znosić, oznacza coś zupełnie innego. Niestety takie są te tłumaczenia, może prościej jest to przetłumaczyć, ale wiecie co? Nie widzieć nic złego. I rozumiecie teraz, dlaczego jest napisane, znoście jedni drugich, przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi, to chodzi o to, że ktoś jest winien. Ale ja nie mogę widzieć w nim zła. Ja muszę przebaczyć. Bo jeśli nie będę widział zło, to w moim sercu będzie nieprzebaczenie. A jeśli w moim sercu będzie nieprzebaczenie, to ja buduję sobie mur przed Bożym autorytetem, przed używaniem mnie przez Boga, przed życiem, zwycięskim życiem. To jest niesamowite. Jeszcze raz, przyobleczcie się. Co to znaczy przyoblec? To znaczy, jeśli coś ubierzesz, o, tu widzisz, Janeczka ma taki ładny zielony sweterek i chusteczkę, ja to widzę. Dlaczego to widzę? Bo ona to przyoblekła. Gdyby tego nie przyoblekła, to mielibyśmy zgorszenie. Ale ona to przyoblekła. Każdy z was dzisiaj coś ubrał. Ja sobie po południu mogę przypomnieć, o, małżeństwo Hani i Jurka, oni byli jakoś tak na niebiesko. Bo widzę, że są. A widzę chłopaków tam z tyłu, oni są na czarno. Prawda? Kiedy coś przyobleczesz, to jest to widoczne. Zwraca uwagę. Ja lubię czerwony i zawsze na mnie zwracają uwagę, że mam czerwoną kurtkę. Zwraca uwagę. I Biblia mówi, zrób tak, żeby to było widoczne. Tak parafrazując. Niech będzie widoczny na tobie i w tobie, że jesteś Bożym wybrańcem, że jesteś święty, umiłowany. I jest w tobie serdeczne współczucie i dobroć, i pokora, i łagodność, i cierpliwość. I nie widzisz zła, nawet jeśli ktoś jest winien ci coś, bo przebaczasz. Przebaczasz. Bo Chrystus przebaczył wam też. Kiedy zobaczycie historię Jezusa Chrystusa, zobaczycie, że oni rzucali los o Jego szatę. Tam było coś znakomitego. Coś, co było dla nich cenne. Ta szata zbrukana krwią? Tak. Bo w niej była ta zawarta potęga Chrystusowego dzieła. On przyobległ się w te rzeczy, które należą się Bożym dzieciom, które ma świat widzieć w Bożych dzieciach. A ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. I nie mam przebaczenia bez miłości. Wiecie, my mamy takie powiedzenie w ewangelicznym chrześcijaństwie: ja wybaczam, ale nie muszę mieć relacji. Wiecie, że to jest z piekła kłamstwo. To jest takie diabelskie obejście prawdziwej doskonałości. Jak możesz wybaczyć i nie chcieć mieć relacji? Kiedy spotykam jednego pastora na ulicy w Cieszynie i próbuję podać mu rękę, on odwraca głowę i odchodzi tak. Mogę tylko odchodzić i pomyśleć: Boże, wybacz, bo on nie wie, co czyni. Może go skrzywdziłem. Owszem, pytam: Boże, czy mam iść do niego? Nie wiem. Ale Duch Święty dzisiaj chce zrobić szczególną rzecz. On chce dzisiaj przyjść wolnością do twojego życia. On chce dzisiaj zdjąć te zranienia. Wiecie, Duch Święty patrzy na nas i On widzi nas, jakbyśmy byli ucharakteryzowani do filmu. Widzieliście kiedyś filmy akcji, gdzie są blizny i rany cięte i tak dalej? To nie są prawdziwe rany, to są naklejki. To są specjalne charakteryzacje. Dzisiaj można tak pomalować kogoś, że wygląda, jakby był porąbany siekierą. I Duch Święty mówi: chcę widzieć, że to jest wszystko do zdjęcia. Chcę, żebyś pozwolił to zdjąć. Chcę, żebyś pozwolił to zdjąć. Duch Święty mówi dzisiaj: nie rób sobie tatuażu ze swoich zranień, ze swoich smutków i ze swojego nieprzebaczenia. Nie rób sobie tatuaży w historii twojego życia, bo będziesz z nimi chodzić przez całe swoje życie i będą mówić o tym, kim jesteś i co wyznajesz i co wydarzyło się w twoim życiu. Duch Święty mówi: dzisiaj chcę to z ciebie zdjąć. Dzisiaj chcę to z ciebie zdjąć. Dzisiaj chcę zdjąć z ciebie twoje zranienia. Dzisiaj chcę uwolnić ciebie. I ja chciałbym, żebyśmy powstali teraz. Ja chciałbym was prosić, abyśmy się modlili. Ja chciałbym ciebie poprosić tam, gdzie jesteś, w tym miejscu. Jeśli Duch Święty dzisiaj dotyka twojego serca i możesz wejrzeć w nie i zobaczyć prawdę, to chcę cię dzisiaj zachęcić, abyś teraz prosił: Duchu Święty, ja chcę być z tego oczyszczona, oczyszczony. Ja chcę, by przebaczenie było prawdą w moim życiu, a nie chrześcijańskim sloganem. Ja chcę być wolna, wolny. Ja chcę być uzdrowiona teraz, uzdrowiony. Duch Święty, dotykaj mojego serca. Duch Święty, dotykaj mojego serca. Wiesz, ja coś ci powiem. Nie wstydź się tej modlitwy. Nie wstydź się. Może nawet teraz w twoim sercu, gdzieś w twoich myślach jest krzyk. To po prostu to wykrzycz. Nie zatrzymuj tego w swoim sercu. Nie pozwól, aby to zostało. Ale zerwij to. Pozwól, aby Duch Święty to zdjął. Pozwól, aby Duch Święty to zdjął. Nie będziemy grali na instrumencie, nie będziemy żadnej atmosfery wytwarzać, ale to jest twoja sprawa z Bogiem. To jest ty i Duch Święty. I dzisiaj chcę cię zachęcić, aby twoje życie zostało uzdrowione. Bo Bóg mi powiedział dzisiejszej nocy: ja przychodzę z uzdrowieniem duszy. Ja przychodzę i przynoszę uzdrowienie duszy, a ty masz pójść i powiedzieć. Ja powiedziałem: Panie, jeśli ja mam to mówić i mam być nieustępliwy, w tym twardy, to ty mi to potwierdź i powiedz. I Emilka mówi do mnie słowo, mam słowo dla ciebie od Pana. Mów i nie zatrzymuj się. Dlatego chcę ci dzisiaj powiedzieć, nawet jeśli w twoim sercu teraz rodzi się krzyk, może nawet odczuwasz, że cię chce zgiąć w pół, nie zatrzymuj. Po prostu zacznij wołać: Duchu Święty, potrzebuję przebaczenia. Potrzebuję przebaczyć i potrzebuję pozbyć się moich ran. Być może jesteś zraniony z dzieciństwa, tak jak ja. Być może jesteś zraniony z małżeństwa. Być może twoja żona albo twój mąż jest niezgodny z tym, jakie masz wyobrażenia i pragnienie. Ja dzisiaj chcę, aby coś się zmieniło. Chcę dzisiaj cię zachęcić, aby twoje życie zostało uzdrowione. Bo Duch Święty dzisiaj chce przyjść i uzdrowić twoją duszę. Dzisiaj chcę Ciebie uzdrowić. Halleluja. Teraz proszę Ciebie. Ja nie będę Cię wołał do pokuty, nie będę Ci mówił, teraz padaj na kolana i pokutuj. Ale jeśli czujesz w swoim sercu, że potrzebujesz przeprosić Boga za przebaczenie, to rób to. Jeśli chcesz upaść na kolana, to zrób. Nie zatrzymuj. Ale po prostu bądź posłuszny Bożemu głosowi. Halleluja. Halleluja. Módl się, kochani. Duch Święty, Ty widzisz to zgromadzenie. Ty widzisz konsternację. Ja wyczuwam w moim duchu ogromną konsternację. Co On chce od nas? Ja wyczuwam tą konsternację. Ja wyczuwam tą blokadę. Ja wyczuwam, że zawiązujecie rany bandażami. Ale to nie Wy nie jesteście mumią, bo mówi, ja chcę żywych ludzi. Ja nie chcę mumii w Kościele. Ja chcę żywe osoby, które są uzdrowione. W moim imieniu jest uzdrowienie. W mojej ofiarze jest uzdrowienie. Ja przyniosłem Wam wolność, ja przyniosłem Wam przebaczenie, ja przyniosłem Wam pokój. Ja chcę, abyście to ode mnie odebrali. Ja chcę, byście żyli w tym, co ja Wam daję, a żebyście nie byli bezwolni, żebyście nie byli poniżeni przez diabła, ale abyście mieli autorytet w imieniu Jezusa. Halleluja. Panie, ja proszę Ciebie. Duch Święty, ja proszę Ciebie, dotykaj serc. Dotykaj dzisiaj tutaj serc. Duch Święty, oni pójdą do swoich domów. Ja proszę Ciebie, abyś Ty mówił do ich serc. Ojcze, aby obiad, aby rosł, aby jak spotkania rodzinne nie zburzyły tego, co Ty dzisiaj budujesz. Ojcze, proszę w imieniu Jezusa, niech zostaną złamane wszelkie diabelskie pęta. Niech zostaną złamane więzy, Ojcze. W imieniu Jezusa. Niech pękną rzeczy, które zatrzymują miłość między braćmi i siostrami. Niech pękną rzeczy, które zatrzymują miłość w rodzinach, Ojcze, w imieniu Jezusa. Ja teraz proszę Ciebie, Duchu Święty, abyś zaczął działać, abyś uzdrawiał. Ja teraz proszę, Duchu Święty, ja widzę zranione serca. Ja widzę serca, które są dzisiaj zaciśnięte. One nie pompują tego życia, bo są zaciśnięte, jakby miały zawał. Ja proszę Ciebie, Ojcze, teraz, w imieniu Jezusa, aby Duch Święty rozwalił tą tamę. Aby Duch Święty rozerwał to, co jest dzisiaj związaniem. Halleluja! Proszę Ciebie, Duchu Święty, wyzwalaj to zgromadzenie. Wyzwalaj moje siostry i braci. Duchu Święty, my potrzebujemy żyć. My nie potrzebujemy czegoś takiego, co nas zatrzyma w jednym miejscu, co stanie się potępieniem i pułapką. Panie, ja proszę Ciebie o Twoje uzdrowienie, o Twoje uzdrowienie, o Twoje uzdrowienie. Ty przychodzisz dzisiaj, aby uzdrowić duszę. Ty przychodzisz dzisiaj, aby uzdrowić duszę. Ojcze, proszę Ciebie, teraz widzisz mojego brata, który płacze i na kolanach jest. Ja modlę się teraz, Ojcze, aby to, co zostało zniszczone, zostało przywrócone, Panie, by narodziło się nam nowo, by narodziła się miłość, zrozumienie, pokora, łagodność, Ojcze. W imieniu Jezusa. Ja modlę się teraz o to. Halleluja. O, reksheder masida la karabatas. Panie, ja proszę Ciebie teraz w imieniu Jezusa. Przyjdź uzdrowieniem. Przyjdź uzdrowieniem. To jest Twój dzień dzisiaj. To jest naprawdę Twój dzień, w którym Duch Święty chce dokonać zmian, dokonać oczyszczenia. Halleluja. 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 O, gasedre ten namasideros. Halleluja. 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 Panie, my potrzebujemy żyć w pełni Twojego ducha. A Twoje słowo mówi, że nie ma połączenia z ciemnością. Światłość nie ma połączenia z ciemnością. Panie, tak wiele rzeczy jest jako ciemna strona naszego życia. My zakrywamy to. My odwracamy ten obraz, żeby to nie było widoczne. Może chronimy się przed ludźmi. Może odwracamy to, aby ludzie nie widzieli czegoś w nas. Ale tak naprawdę to nie pozwala nam żyć pełni ducha. Ja teraz proszę Ciebie, Ojcze, w imieniu Jezusa, aby każdy mógł poruszać się w pełni Twojego ducha. Każdy niech porusza się w pełni Twojego ducha. Każdy niech porusza się w pełni Twojego ducha. Halleluja. 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 O, Panie mój. Duch Święty, ja wiem, że jesteś tutaj obecny. Ja wiem, że Ty dotykasz serc. To jest teraz wojna. Ja naprawdę w duchu wyczuwam, że tu jest takie poruszenie. Takie coś się waha, Coś się rusza, coś wojuje. Jest tyle zranień, tyle tych blizn, takich, one się stały już tatuażami, one już nie można zetrzeć. O, to się dzieje coś wyjątkowego dzisiaj. I tu Święty mówi, ja przychodzę dzisiaj. Ja przychodzę jak laser, który wypala te rzeczy, które stały się znamieniem twojego życia. Ja przychodzę i oczyszczam twoje życie. Czy ty chcesz to wziąć? Czy ty chcesz wyjść z tego miejsca dzisiaj, odbierając to, co Bóg ma do ciebie? Jeśli tak, to wołaj w swoim sercu jeszcze chwilę. Wołaj w swoim sercu jeszcze chwilę. Duchu Święty, lecz mnie, uzdrawiaj mnie. Ja pozwalam Tobie. Ja do tej pory może nie pozwalałam. Ja do tej pory może byłem zamknięty. Ale teraz, Duchu Święty, poproszę Ciebie, uzdrawiaj mnie. Ja już nie chcę żyć w tym, w moich zranieniach, ale Ty mnie uzdrawiaj. Halleluja. 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 Proszę Cię bardzo, dajcie ten mikrofon, dajcie mi mikrofon. Daję Milce, włączyć, daję Milce. Halleluja. Moi kochani, tak właśnie o przebaczeniu, co pastor miał to słowo. To były lata 90. Mieliśmy w domu taką społeczność. I jeden brat coś mi powiedział, co nie było prawdą. Po prostu mnie bardzo zranił, uraził. Mijało się to z celem, z prawdą. Ja mu mówiłam, co ty to opowiadasz? On mówi, nie powiem wam teraz, co to było, bo mam to zakryte. Nie znam ani jednego słowa, które mi mówił. A stało się to tak, że ja mu przebaczyłam. Mówiłam, Boże, ja chcę przebaczyć, ja go miłuję, nie chcę być, żeby zniewolona z jakim nieprzebaczeniem. Ale to się po jakimś czasie, owszem, zapominałam, ale po jakimś czasie ciągle to wracało. I znowu prosiłam o przebaczenie, znowu go modliłam się, wołałam, nic nie, i pamiętam, że był to czas, już to trwało dłuższy, już rok może, długo to już trwało. To były święta, święta przed Bożym Narodzeniem. Jak wiadomo, w domu się piecze ciastka i to. I ja tak ciastka piekłam i to, i w nocy to było punktualnie godzina 12 w nocy. Powiem wam, znowu mi to przyszło i ja mówię, no nie. Ja mówię, Duchu Święty, Duchu Boży, ja już nie potrafię, ale Ty mi pomóż. Ty to zmasz z mojej pamięci, z mojego serca. Wlej mi całkowitą miłość do tego brata, żebym nie pamiętała tych słów. I wiecie, co się stało? Nic nie pamiętam. Ja się myślałam, no, chciałam sobie przypomnieć i nie mogłam. I do dzisiaj nie wiem, co on mi powiedział. Naprawdę jedynie Pan. Pan tylko może nam pomóc. I bez przebaczenia nie ma miłości. Nie będziemy tam razem z Panem, jeżeli nie przebaczymy. Jeżeli będzie gorycz w naszych sercach, grzech robi grzech. I nie ma tego. I naprawdę oddajcie to Bogu. Jeżeli ktoś coś ma, chociaż małe coś, oddajcie. Ja wołałam, Duchu Święty, ja już nie potrafię. Ty rozpraw się z tym. I punktualnie godzina 12 w nocy przyszło uwolnienie. Chwała Bogu. I mogę teraz, chociaż mi ktoś coś powie, nie potraficie. Po prostu jakoś, no, żeby boleć, rozważać na tym, to nie. Pan mi dał całkowitą wolność. I chwała Panu za to. I dziękuję. Niech Was Pan błogosławi. Ojcze, modlę się o to zgromadzenie, modlę się o każdego z nas. Proszę, abyśmy mogli powiedzieć jak Dawid. Dziękujemy Ci za błogosławieństwo przebaczenia. Ja dziękuję Ci za ten niesamowity przykład. Abigail, niewinna, czysta, wzięła winę na siebie i prosiła o przebaczenie. To tak jak Ty, Panie Jezu, wziąłeś winę na siebie, a Twoje słowo mówi, że wstawiasz się za nami. Prosisz o przebaczenie. Ja Ci dziękuję, Duchu Święty, że Ty rozpocząłeś dzisiaj szczególne dzieło, szczególną pracę. I wiem, że nikt, kto jest w tym miejscu dzisiaj tutaj, nie jest przypadkowo, że Ty przypomnisz i wyprowadzisz z ciemnych zaułków, Ojcze. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że jesteś. Dziękuję Ci. W imieniu Jezusa. Amen. Niech Bóg błogosławi, niech strzeże, niech Jego pokój wypełnia Wasze serca. Niech Pan zwróci swoje oblicze ku Wam i niech powiedzie się na Waszych drogach życia. W imieniu Jezusa. Amen.